Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie otwierającym cykl Farby Dwustulecia. Cykl, który będziemy kontynuować cały ten rok z powodu jubileuszu dwustulecia Muzeum Książąt Lubomirskich. Chciałabym Państwu przedstawić pana Wojciecha Biurka, który jest nie tylko moim kolegą z działu sztuki, ale także koordynatorem tego cyklu oraz pomysłodawcą książki Zmienny krajobraz, którą mogą Państwo zakupić dzisiaj przed wykładem, a przed każdym kolejnym wykładem z naszego cyklu. Pan Wojciech Biurk opowie Państwu o wjeździe Jerzego Ossolińskiego do Rzymu. Jerzy Ossoliński, przodek naszego Maksymiliana Ossolińskiego, założyciela Ossolineum. Wspaniałe dzieło, o którym opowie nasz historyk, historyk sztuki, przewodnik, po prostu człowiek w orkiestrze. Oddaję głos panu Wojciechowi Biurkowi. Zacznę od prezentacji obiektu, nieco przewrotnie, realizującego ten sam temat, co obiekt, który jest przedmiotem mojego dzisiejszego wykładu. Obraz, myślę, niektórym z Państwa bardzo dobrze znany. Można go oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, przedstawiający grupę orszak posła Jerzego Ossolińskiego na rzymskim Piazza del Popolo w roku 1633. Jest to scena nieco późniejsza niż zaprezentowana na grafice, o której będę dzisiaj mówił. Natomiast pokazuję Państwu ten obraz, dlatego że on dosyć dobrze oddaje ideę tego, czym były entraty, czyli uroczyste wjazdy do Rzymu, charakterystyczne dla XVI-XVII stulecia. Przyglądając się temu obrazowi, możemy zwrócić uwagę na swoistą jego teatralizację. Wydaje się, że Rzym, który tutaj jest obecny zarówno w formie takiego antycznej scenografii, jak również nowszych, barokowych budowli, jest tutaj jakby scenografią. Jesteśmy tutaj jakby w teatrze, ogromnym teatrze, w którym na tej scenie znajduje się bardzo wielu aktorów. I ten kolorowy korowód wśród licznie zebranych gapiów to są właśnie jego aktorzy. Entraty, czyli uroczyste wjazdy charakterystyczne dla renesansowego i barokowego Rzymu, były to wjazdy, których dokonywały poselstwa, legacje z różnych europejskich krajów po to, aby złożyć wizyty Ojcu Świętemu. Co było charakterystyczne dla tych wydarzeń, to ich ogromna ostentacja. To były wydarzenia nieskromne. Chodziło o to, żeby zapewnić im jak największy rozmach, jak największy przepych. One miały wręcz powalać widzów, zaskakiwać i nie pozwalać długo jeszcze o sobie zapomnieć. Tego rodzaju wydarzenia były oczywiście niezwykle kosztowne, wymagały zaangażowania ogromnej ilości osób, scenografów, choreografów, często również pirotechników, gdyż były to w gruncie rzeczy nie tylko przemarsze, ale wręcz pewne przedstawienia. Przedstawienia, które były bogate w różnego rodzaju treści ideologiczne, treści symboliczne, także polemiczne. Gdyż, no właśnie, po co w ogóle to robiono? Po co ktoś inwestował w tego rodzaju wydarzenia? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba powiedzieć parę słów o tym, czym był Rzym w tamtym czasie, w wieku XVI-XVII. Rzym znajdował się w tamtym czasie w pewnym kryzysie. Jeżeli nie w kryzysie, to na pewno w okresie pewnego zastoju, spowodowanego w dużej mierze wydarzeniami związanymi z reformacją. 1517 roku w przód Europa podzieliła się na kraje katolickie, kraje protestanckie. Siłą rzeczy Rzym stał się kluczowym punktem odniesienia tylko dla części tych państw. Sam Rzym przechodził w tym okresie również pewien zastój gospodarczy. W nim właściwie niewiele produkowano, za to bardzo dużo konsumowano, ale
tych pieniędzy nie wyrabiano na miejscu, nie wypracowywano na miejscu, tylko przywożono z zewnątrz. W dużej mierze te pieniądze były przewożone właśnie przez licznych legatów, przez licznych dyplomatów, którzy masowo odwiedzali albo rezydowali w Rzymie. Ponieważ o ile Rzym, raczej papiestwo jako takie nieco straciło na znaczeniu w tym XVI-XVII stuleciu, o tyle jednak Rzym nadal pozostał istotnym centrum informacji i dyplomacji. Dlatego właśnie to, na co zwróciłem na początku, ta teatralizacja tych wydarzeń doskonale odpowiada albo doskonale koresponduje z określeniem, jakiego stosowano w odniesieniu do Rzymu właśnie w tym okresie, czyli Rzym nazywano wtedy wielkim teatrem świata, Gran Teatro del Mondo. I to określenie było tyle zasadne, że wszystko, co się w Rzymie działo, istotnie na oczach świata się odbywało. Te entraty były przygotowywane nie tyle dla Rzymian, nie tyle dla mieszkańców tego miasta, co właśnie dla przedstawicieli innych państw, innych potęg w owym czasie w Rzymie, posiadających jakieś swoje przedstawicielstwa. Chodziło o to, że Rzym jako to centrum dyplomacji było miejscem, w którym konflikty, które w całej Europie w tym okresie były bardzo gorące. 1633 rok to jest akurat czas trwania wojny 30-letniej, jednej z największych konfliktów militarnych Europy. Więc te konflikty w Rzymie przyjmowały pewną postać, jakby to określić, wysublimowaną. W Rzymie konflikty były nie mniej gorące, ale prowadzone przy użyciu nieco subtelniejszych instrumentów. Właśnie dyplomacji, właśnie również kultury. To jest to, co dzisiaj określa się mianem soft power. Wszak o prestiżu, o potędze państw nie warunkuje jej jedynie potęga militarna, ale również potęga kulturowa. Dzisiaj to jest bardzo dobrze widoczne. I tak było również wtedy. Ci dyplomaci, ci ambasadorowie, legaci, oni oprócz realizacji pewnych oficjalnych celów swoich wizyt w Rzymie, prowadzili bardzo liczne rozmowy zakulisowe w różnych koteriach, w różnych pomniejszych grupach, czy też komisjach, jak to by się dzisiaj powiedziało. Więc Rzym był tym miejscem, w którym, jakby tutaj odwołać się do słów piosenki Jacka Kaczmarskiego, pióra miast armat państw krzyżowały szyki. No i właśnie w tej wojnie, w tej wysublimowanej wojnie, w tej konfrontacji kulturalnej, tego rodzaju wydarzenia były bardzo potężną bronią. One dawały realne przewagi przy stole negocjacyjnym. Kto zrobił większe wrażenie, kto przechylił na swoją stronę przychylność opinii publicznej, międzynarodowej opinii, ten miał lepsze pozycje negocjacyjne. Tak więc ten ogrom środków, które były wydawane na organizację tych wydarzeń, tych wjazdów, on się później zwracał z nawiązką, jeżeli cele dyplomatyczne zostały osiągnięte. Rzym, ten teatr świata, posiadał w owym czasie bardzo wiele różnego rodzaju wydarzeń, konkurencji, właściwie tak byłoby słuszniej powiedzieć, pomiędzy organizowanych przez różne siły, które coś tam chciały pokazać, coś tam chciały ugrać. Konkurencja była dosyć silna, natomiast pośród tych wydarzeń jednak takim top of the tops, absolutnym szczytem, były jednak tego rodzaju entraty, które swoją najbardziej okazałą formę przyjmowały w przypadku tak zwanych poselstw obediencyjnych.
Był to rodzaj poselstw, które władcy państw katolickich wysyłali do Rzymu w celu oddania hołdu papieżowi, w celu takiego symbolicznego stwierdzenia podporządkowania się papiestwu. I właśnie do takich poselstw należało poselstwo Jegomości Jerzego Ossolińskiego w 1633 roku. Nawiasem mówiąc, warto wspomnieć, że 2 tygodnie przed Jerzym Ossolińskim do Rzymu wkroczył na czele swojego wspaniałego orszaku poseł francuski de Crequy i powszechnie opinia publiczna oczekiwała, a raczej patrzyła na to wcześniejsze wydarzenie i na wiązę Ossolińskiego jak na pewną konkurencję. Zastanawiano się, kto lepiej wypadnie. Tak więc Ossoliński działał tu pod dużą presją stworzenia czegoś lepszego, czegoś wspanialszego od tego, co zaprezentował poseł francuski, który to poseł specjalnie postanowił zostać dużo dłużej niż musiał w Rzymie, właśnie aby móc uczestniczyć, obserwować w tym poselstwie. Dla unaocznienia, jak Rzym prezentował się w okresie mniej więcej współczesnym poselstwu Jerzego Ossolińskiego, prezentacja mapy wykonanej przez Mateusza Meriana, mapy niezwykle szczegółowej i ona jeszcze powróci w moim wykładzie na zbliżeniu. Prześledzimy sobie trasę, jaką orszak posła przeszedł przez wieczne miasto. A tymczasem jeszcze polecam Państwa uwadze taką oto ciekawą grafikę dokumentującą właśnie ową rywalizację pomiędzy różnymi posłami, różnymi ambasadorami w Rzymie. Tutaj przykład dwóch ukochanych wrogów, poselstwa dwóch ukochanych wrogów, Francuzów i Hiszpanów. Oni właściwie wiecznie pozostawali w konflikcie. Ciągle pozostawali w sporze o tak zwaną precedencję. Mianowicie wiele z tych wydarzeń, które w Rzymie było organizowanych, zakładało, że uczestnicy będą się w nich pojawiać w pewnej kolejności. No i ani Francuzi, ani Hiszpanie nie chcieli być tymi bardziej z tyłu. To wydarzenie, które miało miejsce w roku 1642, nie pokazuje wprawdzie jednego z tych wielkich wjazdów jednej z entrat, ale sytuację, w której karety posłów hiszpańskiego i francuskiego spotkały się na skrzyżowaniu i panowie długo nie mogli dojść do tego, która z tych karet ma pierwsza przejechać. Tak więc ostatecznie skończyło się to bardzo ostrą bijatyką, również ofiarami, i to nie było jednostkowe tego rodzaju wydarzenie. Ten temat również jeszcze do nas powróci. Tak więc stawka była wysoka, emocje były duże. Polacy do Rzymu jeździli dosyć chętnie. Polscy królowie, jak wiadomo, zawsze katoliccy. Te poselstwa obediencyjne tam posyłali. Tutaj przykład późniejszego poselstwa, znaczy obrazu dokumentującego późniejsze poselstwo Radziwiłła, Michała Kazimierza Radziwiłła w 1680 roku. To jest również ten sam plac, który widzieliśmy przed chwilą, Piazza del Popolo, tylko widok w drugą stronę, ukazujący kościół Santa Maria del Popolo. Jeszcze rzut oka na samego pana posła. Jest to jednak zupełnie inny rodzaj ekspresji niż ten, który zobaczymy w przypadku poselstwa ossolińskiego. Tutaj widzimy zwłaszcza ten strój posła już jest bardzo niesarmacki. To jest coś, na co Ossoliński nie mógłby sobie pozwolić. No i wreszcie sam pan poseł. Dlaczego Ossoliński został wybrany do spełnienia tej jakże zaszczytnej funkcji? Jerzy Ossoliński był postacią, która działała na dworze Wazów jeszcze za czasów Zygmunta III. Był on starszy od syna Zygmunta III, królewicza Władysława, późniejszego Władysława IV, i pełnił on rolę jakby protektora, opiekuna tego młodego królewicza. Zresztą również z czasem zaczęli
wspólnie bojować. Tutaj między innymi wyprawa w wojnie z Moskwą lat 1609-1618, gdzie Władysław IV, wówczas jeszcze nie IV, walczył, a Jerzy Ossoliński był jego podkomendnym, zresztą nie bał się nawet najbardziej ryzykownych misji. I początkowo stosunki pomiędzy Jerzym a królewiczem Władysławem były dosyć trudne. Władysław uważał, że Jerzy traktuje go protekcjonalnie. Jerzy czuł się bardziej zobowiązany względem jego ojca niż względem młodego człowieka. To też faktycznie pewnie nieco protekcjonalnie go traktował. Ale kiedy Władysław IV w 1632 roku został królem, to Jerzy stał się właściwie od razu jego najbliższym i najbardziej zaufanym współpracownikiem. Jerzy po początkowych sukcesach militarnych postanowił raczej nie wojaczką, ale swoim słowem dbać o interesy Rzeczypospolitej i faktycznie zasłynął on w dziejach jako jeden z najwybitniejszych mówców Rzeczypospolitej. To był poliglota, wielki erudyta, miał ogromną wiedzę, znajomość kilkunastu języków, łaciną władał absolutnie biegle. Zawsze, kiedy był w poselstwie, robił wrażenie na międzynarodowym towarzystwie tym, że z każdym był w stanie właściwie porozmawiać w jego własnym języku. Tak więc to jest coś, ludzie tego mu nie zapominali. Kilka sukcesów dyplomatycznych miał już na swoim koncie, kiedy Władysław IV zlecił mu misję bardzo, rzekłbym, delikatną. Posłał go właśnie do Rzymu kilka miesięcy po tym, jak objął tron w 1632 roku, z misją złożenia właśnie obediencji papieżowi Urbanowi VIII, ale to był tylko jeden z powodów. W istocie pod przykrywką tej obediencji Jerzy miał spełnić tam misję o wiele poważniejszą, o wiele delikatniejszą. Chodziło tam o kwestię pewnych koncesji, które Władysław IV postanowił poczynić na rzecz Dyzunitów w Rzeczypospolitej. Dyzunici to byli inaczej prawosławni. Chodzi o to, że w Rzeczypospolitej w owym czasie zasadniczo istniał tylko Kościół katolicki, z tym, że dzielił się on na Kościół rzymskokatolicki i Kościół unicki, czyli Kościół, który działał według obrządku prawosławnego, ale podlegał władzy papieża. To zostało pod koniec XVI stulecia dopiero wprowadzone, było skutkiem pewnej secesji w prawosławiu. No i chcąc utrzymać porządek w państwie, Władysław IV zdecydował się na pewne koncesje względem prawosławnych, co automatycznie oznaczało uszczuplenie stanu posiadania Kościoła katolickiego i papiestwa. No i Jerzy miał podczas tej swojej misji właśnie przekonać papieża do tego, żeby zaakceptował te zmiany. Tak więc faktycznie wymagało to dosyć dużych umiejętności. Z jakim skutkiem, to o tym jeszcze opowiem. Tutaj portret króla Władysława IV Wazy z naszych zbiorów, a obok karta tytułowa zbioru zebranych oracji Jerzego Ossolińskiego. On był tak dobrym mówcą, że nie tylko on sam, ale również często ludzie, o których on odwiedzał, decydowali się na publikację tych jego mów jako absolutnego majstersztyku i skarbu sztuki retoryki. Na karcie tytułowej widzimy posła Jerzego Ossolińskiego stojącego plecami do nas, który przemawia do największych tego świata. Oczywiście na pierwszym miejscu najwyżej jest papież, ale nie jest jedyny. Są też koronowane głowy europejskie, a jedyna głowa niekoronowana, ta najbardziej po lewej stronie, z taką dziwną czapką, to jest Doża Wenecki. Oni w takich charakterystycznych czapkach właśnie występowali. Tak więc faktycznie on w tych wszystkich krajach był i wszystkich tam swoją osobą zadziwił. No i doszliśmy do dnia 27 listopada 1633 roku, kiedy
Jerzy Ossoliński formułuje swój wspaniały orszak przed willą Papa Giulia na przedmieściu Rzymu, a na trasie przemarszu tego orszaku ktoś już na niego czeka. I ten ktoś ma względem niego plany matrymonialne. No może nie tyle on sam ma plany matrymonialne, co jego mocodawcy, ludzie, którzy go tam wysłali. Chodzi tutaj właśnie o tego pana, Stefano della Belle, autora Ryciny, o której tutaj dzisiaj jest mowa. Artysta ten całe swoje życie związał z potężnym rodem florenckich Medyceuszy. We Florencji właściwie na każdym kroku są ci Medyceusze. Już jako człowiek bardzo młody, w wieku lat 17, sprezentował jednemu z Medyceuszy tę oto grafikę przedstawiającą bankiet u Medyceuszy w Palazzo Pitti we Florencji i tak się ta praca spodobała, że od tamtej pory stał się właściwie takim nadwornym artystą Medyceuszy, upamiętniając różne wydarzenia ważne z życia tego rodu. Właściwie stał się takim wizualnym kronikarzem tego rodu. Tutaj przykład akwaforty upamiętniającej pogrzeb Francesca de Medici, rok po entracie posła Jerzego Ossolińskiego i wydarzenie, które bardzo wpisuje się w temat, o którym mówiłem już na początku, czyli owej teatralizacji życia barokowego. Tutaj wprawdzie nie Rzym, a Florencja, ale dobrze ta grafika pokazuje nieco barokowy sposób myślenia, tą barokową ostentację, ten absolutny brak skromności. Wydarzenie towarzyszące ślubowi Kosmy III Medyceusza i Margarity Luizy Orleańskiej, w którym taką główną postacią była ta ogromna figura Atlasa dźwigającego kulę ziemską w otoczeniu armii. To był cały spektakl. Kosma III występował w przebraniu Herkulesa. Czego tam nie było po prostu. To jest mniej więcej ten sposób myślenia o takich wydarzeniach, który był obecny również właśnie w przypadku owych kluczowych dla nas tutaj dzisiaj entrat. Stefano della Bella był, można powiedzieć, znawcą i miłośnikiem spraw polskich. On wprawdzie z Polakami nie miał aż tak dużo do czynienia, bo właściwie chyba tylko dwukrotnie, podczas wjazdu Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, a następnie w 1645 roku, kiedy inny polski poseł wjeżdżał tym razem do Paryża, to tam też della Bella się udał właśnie, żeby to sobie udokumentować. Natomiast bardzo przykro nam, że się nie powiodła, ale tutaj... Tak, kilkadziesiąt akwafort prezentujących Polaków, polskich żołnierzy albo po prostu polskich obywateli, z niezwykłą precyzją oddających specyfikę ich ubioru. On niewątpliwie był zafascynowany tym, jak sarmaccy wojownicy wyglądali i chciał to uwiecznić. Tutaj jeszcze jeden przykład, studia głów polskich szlachciców. One wszystkie były podpisane konkretnie jako polonez. Tak więc nie może być tutaj wątpliwości, że to są Polacy, a nie Węgrzy na przykład. Rozmawiający Polacy. No i właśnie owego dnia, 27 listopada 1633, Stefano della Bella stanął na trasie przemarszu orszaku, aby wykonać jego dokumentację graficzną. No i tutaj warto powrócić do tej kwestii matrymonialnej, o której wspomniałem wcześniej. Mianowicie Medyceusze projektowali sobie w tamtym czasie ślub króla polskiego Władysława IV z jedną z niewiast ze swojego zacnego rodu. I z tego, co wiadomo, to ta propozycja była całkiem poważnie traktowana na polskim dworze królewskim. Zresztą dla Władysława IV nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, skoro jego babcia, królowa Bona Sforza, prababcia królowa Bona Sforza miała właśnie takie pochodzenie, czyli z arystokratycznej włoskiej rodziny, razem Sforców z Mediolanu.
I ci medyceusze byli umówieni z Jerzym Ossolińskim, wcześniej również z Królewiczem, na wizytę Ossolińskiego we Florencji, po tym jak on załatwi swoje sprawy w Rzymie. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej powstanie obawianej dzisiaj grafiki miało na cel przypodobanie się panu posłowi po prostu, żeby on tym życzliwszym okiem spojrzał na ową medyceuszkę, którą następnie w najlepszych słowach miał opisać polskiemu królowi. Nie wiem, co poszło nie tak. Ostatecznie do mariażu nie doszło, ale powstała bardzo interesująca grafika. Obiekt, który teraz widzą Państwo na prezentacji, to jest jeden ze szkiców przygotowawczych Stefana Della Belli do grafiki przedmiotowej. On faktycznie na tej trasie przejazdu wykonywał ogromną ilość szkiców. Tych szkiców jest pełno porozrzucanych po różnych muzeach światowych. Niezwykle skrupulatnie do swojego zadania podszedł. Oczywiście ta grafika, ten rysunek, który tutaj teraz Państwo widzicie, to nie jest coś wykonanego szybko. To jest już praca wystudiowana. Właściwie taki model przygotowawczy dla ostatecznej grafiki, wzór, ale ostatecznie, jak zobaczymy, wiele mu się w tej koncepcji pozmieniało. Natomiast co jest już w przypadku tego rysunku przygotowawczego osobliwe, to, że jest to bardzo długi obiekt, bo ma prawie 2 metry. Ten obiekt finalny, czyli wreszcie nasza grafika, jest jeszcze dłuższy, bo mierzy sobie aż 2 metry i 70 centymetrów. To jest naprawdę kawał grafiki, który nie jest łatwo wyeksponować, powiem szczerze, ani przechowywać. Co ciekawe, ten obiekt nie został odbity z jednej matrycy, natomiast z 6 osobnych, które w tym przypadku zostały sklejone. Grafika prezentuje środkową część orszaku pana posła, w której artysta zgromadził wszystko, co w tym orszaku było najciekawsze. On tutaj dopuścił się pewnych nieścisłości historycznych. W rzeczywistości kolejność przemarszu była troszeczkę inna niż ta uwieczniona przez Della Belle. Natomiast kronikarski obowiązek nakazał artyście umieścić precyzyjne podpisy do scen ukazanych na rycinie. Tak więc one, jak Państwo za chwilę zobaczycie na zbliżeniach, są poszczególne postacie, poszczególne grupy postaci są opatrzone kolejnymi literami alfabetu, które odnoszą do legendy, która ciągnie się pod kompozycją, zawierającą niekiedy bardzo nawet szczegółowe opisy tego, co tam jest przedstawione. Nawet to, co w czerni i bieli nie mogło być oddane, zostaje w jakiś sposób udokumentowane słowem, czyli przykładowo kolory ubiorów, w jakich ci ludzie się tam pokazywali. A z kolei dokonując takiego porównania tej grafiki i opisów zawartych na niej z jednym z licznych opisów tekstowych tego wydarzenia, można już sobie bardzo łatwo zrekonstruować faktyczną kolejność przemarszu. Tak więc artysta skorzystał tutaj z takiej licencja poetyka, musimy mu to wybaczyć, tym bardziej, że efekt jest istotnie oszałamiający. Pierwsza z 6 części tej grafiki, przód korowodu. Ja pozwolę sobie w tym momencie oddać głos współczesnym, gdyż dysponujemy wspaniałym tłumaczeniem z języka włoskiego właśnie opisu powstałego 6 dni od samego wydarzenia, wydrukowanego, wydanego i szeroko kolportowanego, z którego ja tutaj cytaty będę przytaczał dla opisu kolejnych scen pojawiających się na tej wspaniałej grafice.
Tytuł tego dzieła to Sławny wjazd do Rzymu jaśnie wielmożnego pana jego ekscelencji mości pana Jerzego Ossolińskiego, wielkiego posła polskiego z włoskiego na polskie przetłumaczony dnia 3 grudnia 1633 roku. I przyglądając się samemu początkowi korowodu, widzimy tam daleko w tle bramę, kursorem Państwu wskażę, to jest bramę Porta del Popolo, za nią Piazza del Popolo z tym charakterystycznym obeliskiem Ramzesa II, który widzieliśmy na obu innych przedstawieniach entrat wcześniej pokazywanych. Na czele orszaku dwóch polskich kurierów, za nimi ciąg 22 mułów objuczonych bagażami Ossolińskiego. 22 muły to nie była wcale przesada. Te orszaki prześcigały się w ilości bagaży wwożonych do Wiecznego Miasta. Chodziło oczywiście o pokazanie, że ten, który przywozi większą ilość bagaży, pochodzi z potężniejszego państwa, prawda? Tutaj niewątpliwie Ossoliński nie wypadał blado na tle innych. Zgodnie z opisem muły te okryte były suknem drogim, czerwonym, z różnymi herbami panów towarzyszy jego mości pana posła, bo pan poseł oczywiście był w towarzystwie bardzo herbowym, nawet jego słudzy byli herbowi, jak to za chwilę zobaczymy. Za mułami widzimy asystę honorową, którą do pana posła wysłał papież. Tutaj mamy przedstawicieli gwardii szwajcarskiej, a następnie służący poszczególnych kardynałów. Jak widać, ci służący mają na plecach przewieszone charakterystyczne kapelusze kardynalskie. Tak więc tutaj nie ma wątpliwości, od kogo oni przychodzą. Niewątpliwie dało się to również odczytać tam na miejscu, jeżeli ktoś pewną biegłością się w tej materii wykazywał, na podstawie samych tych ubiorów jedynie. I wreszcie prawdziwa egzotyka, czyli wielbłądy. Środkową część orszaku faktycznie otwierało 10 wielbłądów, tutaj cytuję, okrytych czerwonym aksamitem, złotem wielce bogato wyszywanym, z wyhaftowanym bardzo pysznym herbem samego jego mości pana posła, ze sznurami jedwabnymi i srebrnymi kolcami i z innymi bardzo bogatymi ozdobami. Prowadzili te wielbłądy Tatarzy i Ormianie, ubrani bardzo bogato, w ferezjach ze złotogłowiu i w turbanach na głowie. Widzimy tutaj tą orientalizację, to jest to, co Ossoliński chciał pokazać tam, właśnie tą specyfikę Rzeczypospolitej jako kraju pogranicza, kraju nie tylko będącego przed murzem chrześcijaństwa, o tym faktycznie dużo mowy było również podczas już rozmów z samym papieżem, ale też kraju charakteryzującego się pewną odrębnością, specyfiką względem zachodniej Europy. I tu ci Tatarzy czy też Turcy, oni występowali w charakterze służących, czyli właśnie tych ujarzmionych przez arcychrześcijańskie, arcykatolickie Królestwo Rzeczypospolitej. Wielbłądy, faktycznie jest to egzotyka spora. To nawiasem mówiąc, warto spojrzeć, że piękna kopuła Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie jest widoczna. Topografia Rzymu, choć w niewielkim stopniu obecna na tej grafice, to jednak jest dosyć wiernie oddana. Kolejne zgromadzenie, kolejna grupa to grupa młodych chojraków, to są kozacy, strzelcy kozaccy, uzbrojeni w kusze i rusznice. Widać na tych niespokojnych konikach, to są chłopaki tutaj bardzo do bitki skłonne, jak widać. Oni też wszyscy mieli za zadanie odpowiednio się zachowywać. To nie jest tak, że oni sobie po prostu grzecznie szli. Oni tam mieli być groźni, tu potrząsać tą bronią, tu jakieś okrzyki wydawać. Tak, tu chodziło naprawdę o inne wrażenie.
No i wreszcie ta postać na samym tyle tej części grafiki, bo w rzeczywistości to jest pan, który przewodzi kolejnej grupie. Chodzi tutaj o pana Kociszewskiego, absolutnie najbardziej barwna postać w całym orszaku, która na wszystkich obecnych robiła największe wrażenie. Pan Kociszewski, który tutaj wygląda no, jak jakaś taka wariacja na temat husarza z ogromną ilością ptasich piór, wygląda dosyć dziko ta postać. To, ten człowiek to w rzeczywistości był po prostu przełożony służących pana posła, tak więc jest tu pełna teatralizacja. To nie był żołnierz jako taki, to był służący, który tu odpowiednią rolę miał do odegrania po prostu. Opisano tego człowieka stojącego na czele grupy młodzieńców. Ja tu może jeszcze pokażę tą... to jest ta grupa, której on przewodzi, grupa pokojowców, czyli jakby służących właśnie pana posła, wśród których to służących młodzieńców znajdowali się synowie najlepszych polskich rodów, rodów senatorskich, szlachta herbowa najwyższej wody, więc też nieprzypadkowi ludzie. No. Zwróćcie uwagę, jakie to wrażenie robiło, że tutaj taka wielka jest ranga tego posła, że jemu usługują nawet najlepsi, prawda, w tym kraju. Ale wracając jeszcze do pana Kociszewskiego na chwilę, bo to jest moja szczególnie ulubiona postać. Więc był on jakoby starszy nad nimi, tą młodzieżą za nim, pełen złota, kamieni i pereł i bardzo szumnie ubrany, któremu się wszyscy nie mogli napatrzeć. No chyba nie mamy wątpliwości, dlaczego mu się nie mogli napatrzeć. Natomiast ciekawy jest opis tej postaci, który zawarł parę lat później Samuel Twardowski w swoim poemacie Władysław IV z 1649 roku, gdzie opisał go następująco. Zdał się być podobny lotnemu Pegazowi, dzida perska w ręku i skrzydła roztoczone od zadniego łęku, orle go unosiły. Ponoć zdawało się, iż ta postać miała za chwilę odlecieć, oderwać się od ziemi, bo on oczywiście tymi skrzydłami intensywnie wymachiwał i tym buńczukiem potrząsał bardzo groźnie. Tak więc efekt piorunujący niechybnie. No i wreszcie wspaniałe farbowane konie gubiące złote podkowy, czyli to, z czego ta entrata była szczególnie, została szczególnie zapamiętana. Mianowicie na tym fragmencie ryciny te dwie ostatnie grupy to są właśnie te konie i one są tutaj na zbliżeniu, ale to zaraz do nich wrócimy jeszcze, bo tutaj w następnej części ta scena jest kontynuowana i konie owe były farbowane, dosyć to osobliwe. Opisano je tak. Wiedziono po tym 5 koni tureckich, bardzo zacnych, z siodłami szczerozłotymi, wysadzanymi drogimi kamieniami i czaprakami bogato haftowanymi. Pierwsze siodło było gęsto wysadzane diamentami, drugie wybornymi turkusami, trzecie rubinami, czwarte rozmaitymi drogimi kamieniami. Wartości piątego nie sposób było oszacować, błyszczało szczerymi diamentami, zwłaszcza rząd, którego nie było widać spod kamieni. W ogłowiu osadzony miał klejnot, który szacowano na naszych polskich złotych 30 tysięcy. Miały te konie na głowie bardzo kosztowne kity i podkowy szczerozłote. No i właśnie, te podkowy były celowo przymocowane do kopyt bardzo lekko, tak żeby odpowiednio podjudzone i wierzgające nogami konie zaczęły te podkowy gubić i rozrzucać je w tłumie. I faktycznie tak się działo. Tu widzimy, że ci Tatarzy i Ormianie, którzy prowadzili zwierzęta, oni nie tyle uspokajali je, znaczy te konie widać, że one są znarowione. One specjalnie były w tym stanie utrzymywane. Oni niby je uspokajali, a w rzeczywistości odpowiednio podtrzymywali ich stan zdenerwowania. I wreszcie tutaj scena pokazująca konia wierzganego. Nie widać podkowy lecącej w stronę tłumu, ale te podkowy faktycznie intensywnie tam latały. Tak więc wyobraźcie sobie Państwo, jakie to musiało wspaniałe
wrażenie robić na tym tłumie zebranym na trasie przemarszu, kiedy nagle szczere złoto zaczęło pośród nich padać. I coż to musiał być za poseł z Lechistanu, że tam konie są złotem podkute, prawda? To umiano kiedyś propagandę jednak uskuteczniać. Pieniędzy nie żałowano. I tutaj taka ciekawa postać, pan marszałek na czele kolejnej grupy, pan Jakub Zieliński. Wszystkie te postacie są znane z imienia, z nazwiska. Zresztą warto zauważyć, że to, co ja czytam z opisu drukowanego, to się pokrywa z tym, co jest w tej grafice, w opisie sporządzonym przez De La Belle do poszczególnych scenek. Kolejna scena to jest taki pewien wybieg zastosowany przez artystę, który chciał nieco skrócić ten ogromny orszak. Zastosował tu pewien artystyczny, pewną artystyczną syntezę, wprowadzając pewien zakręt do orszaku, który omija drzewo. W tym orszaku, w tej części orszaku są ukazani przedstawiciele innych nacji obecnych wówczas w Rzymie, między innymi właśnie też Hiszpanie i Francuzi, bo to było charakterystyczne, że chociaż te poszczególne nacje szczerze się nie znosiły i konkurowały ze sobą, to często w tych wydarzeniach brały udział. I dlatego właśnie również podczas tego rodzaju wydarzeń zawsze było dużo, dużo sporów o to, kto w jakiej kolejności ma iść. Krótki rzut okiem na dbałość De La Belle o detale. Zabieg artystyczny, jacyś dżentelmeni siedzący na drzewie, żeby lepiej widzieć to wspaniałe widowisko. Czy artysta musiał ich tutaj umieszczać? Oczywiście nie musiał, ale to świadczy właśnie o jego dbałości, o każdy detal. Takie smaczki są niewątpliwie odpowiedzialne za dużą część uroku, jaki ta praca posiada. No i wreszcie ostatnia część tego orszaku, w której znajduje się najlepsza część szlachty Rzeczypospolitej. Nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że tutaj bardzo blisko posła Ossolińskiego znajduje się Aleksander Michał Lubomirski, prastryj założyciela naszego muzeum, tak więc chociaż do założenia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i Muzeum Książąt Lubomirskich, no w tamtym momencie było jeszcze do 200 lat bez mała, to Lubomirscy i Ossolińscy już wtedy jakoś blisko siebie byli. No i wreszcie sam pan poseł, tutaj dosyć osobliwie, pan poseł, a nie, to oczywiście nie jest jeszcze pan poseł, tutaj kolejny z takich detali ciekawych, jakieś konie znarowione, rzucające się na siebie i dwaj jeźdźcy próbujący jakoś je okiełznać. Taki smaczek. Pokazuję państwu, bo mi się bardzo spodobał ten fragment grafiki. No i wreszcie sam pan poseł, odrobinę przetarty, ale cóż, opis jego jest jako następuje. W dolomanie białym altem basowym, wyszywanym w złote kwiaty, z 20 pętlicami i guzami diamentowymi, przy boku szabla szczerym złotem i rubinami oprawna, szacowana na polskich 20 tysięcy złotych. Ferezję miał na sobie altem basową, także z 20 pętlicami i guzami diamentowymi, za czapką miał zaponę skitą, która się od diamentów świeciła. Dwie kity były przy uszach końskich, a siodło, rząd i strzemiona były wysadzane kamieniami drogimi. Podkowy były szczero złote. Ale to nas nie dziwi. Warto zauważyć, że ten orszak tylko pozornie kończy się na postaci pana posła, bo w istocie on zakręca tam jeszcze bardzo daleko i widzimy, że tam kolejne karety jeszcze są prowadzone w oddali, aż po horyzont właściwie. No i wreszcie po przejściu tej Porta del Popolo orszak znalazł się na Piazza del Popolo i rozpoczął się triumfalny pochód Ossolińskiego przez Rzym.
Idąc przez Rzym, oddawano salwy honorowe z Zamku Świętego Anioła, który tutaj Państwu pokazuję na kolejnej grafice autorstwa Stefano Della Belli. Zresztą obok tego zamku, ale po drugiej stronie Tybru, orszak przechodził. Kolejny raz ta piękna mapa i zbliżenie, na którym zaznaczyłem trasę przemarszu. Jak widać, od wejścia do miasta, do pałacu, w którym już w mieście pan poseł rezydował, nie wybrano najkrótszej drogi. Od północy, bo piazza, ta mapa jest, nie jest zorientowana względem stron świata. W rzeczywistości wejście na Piazza del Popolo znajduje się na północy miasta. Orszak przeszedł aż pod sam Kapitol. Tutaj widzimy fragment kolumny Trajana, gdzie zawrócił z powrotem na północ i zaszedł w okolice kościoła Trinita dei Monti, gdzie w jednym z pałaców pan poseł miał swoją siedzibę. Entrata, tutaj właściwie o entracie już opowiedziałem, ale może ja jeszcze spojrzę, jak ja z czasem właściwie stoję. Znakomicie stoję, to jeszcze Państwu opowiem. Sama entrata była tylko częścią poselstwa obediencyjnego, oznaczającą wejście posła i ulokowanie się w mieście. Natomiast do najważniejszej politycznie części samego przedsięwzięcia, czyli audiencji u Ojca Świętego na bardzo uroczystym, publicznym konsystorzu, miało minąć jeszcze kilka dobrych dni. Ten konsystorz odbył się 6 grudnia, czyli tydzień później. No i przez ten tydzień, jak pan poseł rezydował w Rzymie, nie próżnował. Prowadził liczne rozmowy z innymi ambasadorami, załatwiał mnóstwo spraw, które w bardzo precyzyjnych instrukcjach król zaopatrzył go na tą misję, a także budził powszechny zachwyt. No tutaj zachwyt budziły oczywiście cechy osobowe pana posła, ale nie tylko one. Ciekawostką jest, że pałac, w którym poseł rezydował, na ten czas został udostępniony zwiedzającym i Rzymianie przez tydzień mogli sobie chodzić po tym pałacu wystrojonym najwspanialszymi rzeczami, które te, jak ufam, 22 muły jakoś na swoim grzbiecie tam dotargały. A znajdowały się tam rzeczy absolutnie wspaniałe, między innymi arrasy wyszywane złotymi nićmi według wzorów samego Rubensa, to tylko nieliczne z wspaniałości, które ludziom tam po prostu dech w piersiach zapierały. No i wreszcie pan poseł na publicznym konsystorzu dnia 6 grudnia wygłosił wspaniałą przemowę, co było bardzo nietypowe, ponieważ zwykle sami ambasadorowie tych mów nie wygłaszali. Mieli od tego ludzi, którzy lepiej od nich łacinę znali. Natomiast pan poseł, absolutnie pewien swoich umiejętności, swą doskonałą orację wygłosił w znakomitej łacinie, czym wzbudził absolutny zachwyt. Pan poseł oczywiście sławił papieża i swojego króla, opowiadał o Rzeczypospolitej jako przedmurzu chrześcijaństwa, ale no właśnie zaznaczył, że tutaj czasem trzeba wziąć trochę taktyczny odwrót i pewne koncesje na rzecz tych prawosławnych jednak zrobić, żeby porządek w tym przedmurzu utrzymać, prawda? Pan poseł wzbudził ogromny zachwyt do tego stopnia, że oczywiście jego mowy chciano wydawać od razu. Odpowiedź na jego mowę wygłoszona przez człowieka naznaczonego potęgą przez papieża, no,
ponoć była w cieniu, oracji naszego Cycerona polskiego. Natomiast, no właśnie, to wszystko powiedziawszy, jeszcze warto powiedzieć parę słów na temat skutków tego poselstwa. Czy ono spełniło swoje cele, czy nie? No zasadniczo w dużej mierze tak. Mianowicie taki cel przyniosło, że papież nie potępił otwarcie tych koncesji na rzecz prawosławnych, ale też no właściwie w ogóle się na ten temat nie wypowiedział. Zachował milczenie. Chociaż niezwłocznie po przekazaniu tej sprawy papieżowi, papież zlecił jej rozpatrzenie w pewnej niezwykle czcigodnej komisji, która nie zostawiła, mówiąc wprost, suchej nitki na tym antykatolickim postępku polskiego króla. No i wbrew tak ostrej opinii papież jednak zdecydował w ogóle się w tej sprawie nie wypowiadać i zachować milczenie, co należy uznać za faktycznie duży sukces pana posła. Nie wiadomo, czy tak naprawdę liczono na więcej w tej rzeczywistości. W każdym razie Władysław IV był bardzo zadowolony z pracy, jaką Ossoliński wykonał w Rzymie. Podarował mu wspaniałe nadania ziemskie, dalsze urzędy, kariera posła rozwijała się fantastycznie. Nawiasem warto wspomnieć, że to wszystko, co tutaj Państwo widzieli, o czym opowiedziałem, że to wszystko pan poseł ufundował ze swoich własnych prywatnych pieniędzy. To nie były pieniądze królewskie. To był element pełnienia funkcji publicznej. To jest właśnie to, czym było pełnienie funkcji publicznej w Rzeczypospolitej. Oczywiście finalnie po wypełnieniu tej misji i spotkaniu się z aprobatą królewską, panu posłowi się te pieniądze zwróciły, ale był to zysk odległy, niepewny. A mimo to ludzie byli skłonni do tego rodzaju poświęceń, również materialnych, w służbie publicznej naówczas. I jeszcze kończąc, chciałbym wspomnieć o pewnym znaczeniu tej grafiki, tej kompozycji omawianej tutaj dzisiaj dla naszego muzeum, na Muzeum Książąt Lubomirskich, no bo wszak wykład odbywa się w ramach cyklu jubileuszowego. Ta grafika, która znajduje się dzisiaj w naszych zbiorach, to jest egzemplarz, który zakupiliśmy pod koniec lat 50. w jednym z krakowskich antykwariatów. Ale nie jest to pierwszy egzemplarz tej grafiki, który znajdował się w naszych zbiorach, ponieważ pierwszy egzemplarz przekazał do naszych zbiorów jako dar fundacyjny sam hrabia Józef Maksymilian Ossoliński wkrótce po 1823 roku. Ten dar, to, że Ossoliński, założyciel Ossolineum, przechowywał tą pamiątkę, to był wyraz tego, jak bardzo ważna osobiście była dla niego pamięć po swoim wielkim kuzynie, bo pomiędzy panami było bardzo bliskie pokrewieństwo, ale nie był on bezpośrednim przodkiem naszego ojca założyciela. Natomiast w rodzinie Ossolińskich młody Józef Maksymilian wychowywał się właśnie w kulcie Jerzego Ossolińskiego. Jerzy Ossoliński był mu, podobnie jak wszystkim kolejnym Ossolińskim, stawiany za najwspanialszy wzór i przykład do naśladowania. W domowej biblioteczce znajdowały się pisma, przemowy zebrane Jerzego Ossolińskiego, dzieła sztuki z nim związane, właśnie w tym między innymi ta rycina. Wiadomo, że Józef Maksymilian dorastał w poczuciu pewnego kompleksu względem swojego wielkiego przodka.
w przedmowie do swojego tłumaczenia Mów zebranych Jerzego Ossolińskiego wyrażał taki smutek i zrezygnowanie, że on chyba zawiódł nadzieję ojca, że jednak on no, choćby nie wie, jak się starał, to nie dorówna zasługami swojemu wielkiemu przodkowi. No, mówił to w czasach jeszcze przed tym, zanim Rzeczpospolita zniknęła z map świata i zanim sam odegrał wielką rolę dziejową, fundując Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a następnie w jego ramach wspólnie z księciem Lubomirskim Muzeum imienia Lubomirskich. Natomiast tym właśnie, tutaj taka refleksja mnie naszła, że jest pewna nić wspólna właśnie pomiędzy Jerzym Ossolińskim i Józefem Maksymilianem Ossolińskim, mianowicie ta pewna wiara w to, że dobro publiczne, że o dobro kraju nie tylko orężem się walczy, ale właśnie na polu działalności kulturalnej, tak jak Jerzy Ossolinski swoją mową głównie zasługi Rzeczypospolitej oddawał, tak dużo później Józef Maksymilian dla kultury, dla pamięci po Rzeczypospolitej, dla kultury polskiej ogromne zasługi zakładając Ossolineum położył, prawda? I tutaj mówiąc o tym, chciałbym też zwrócić Państwu uwagę na pewien rys charakterystyczny wszystkich wykładów, które w tym cyklu Państwo będziecie mieli możliwość wysłuchać. Mianowicie one wszystkie będą opowiadać o konkretnych, interesujących obiektach, skarbach naszych, ale każdy z tych obiektów jest również w jakiś szczególny sposób związany z historią naszej instytucji, stosownie do jubileuszowego charakteru tego cyklu. Dlatego słuchając o tych zbiorach, dowiecie się Państwo również bardzo dużo o naszej instytucji. No, dwustulecie to jest coś, 200 lat od założenia to jest naprawdę kawał czasu i obiekty, które przez ten czas gromadziliśmy, no od pewnego momentu, od momentu, kiedy one stały się częścią Ossolineum, częścią Muzeum Książąt Lubomirskich, no to po prostu losy tych przedmiotów i losy instytucji ze sobą się przecięły. I opowiadając o tych zbiorach, można jak w soczewce, czy też jak przez pryzmat tych zbiorów opowiedzieć, również dowiedzieć się czegoś o losach tej instytucji. I taka intencja też przyświecała nam przy opracowywaniu koncepcji naszej publikacji jubileuszowej. A tutaj jeszcze literatura. Bardzo proszę, jeżeli ktoś może sobie zrobić print screena, to zachęcam. I właśnie tutaj odrobinka autoreklamy. Nasza publikacja jubileuszowa. Bardzo zachęcam Państwa do jej czytania. Ośmielę się również powiedzieć, do jej nabycia. Można to zrobić dziś po wykładzie, ale również podczas następnych wykładów. Można to też zrobić przez internet. Tak więc, jak widać, dla chcącego nic trudnego, możliwości są. Tematy wykładów w naszym cyklu odpowiadają części artykułów w tej książce. Myślę, że będą one odpowiednią zachętą do sięgnięcia po nią. Tak więc ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań. I cóż, oddaję Państwu głos. Będą pytania? Jak długo ten orszak się z Polski do Rzymu? To pan też będzie chciał. Bo ja w tym momencie bym potrzebował mikrofonu. Ja powtórzę pytanie pana.
Dziękuję bardzo. Padło pytanie z sali, jak długo ten orszak szedł z Polski do Rzymu. Orszak w tej postaci nie szedł z Polski do Rzymu. Można powiedzieć, zupełnie casualowo odziani członkowie tej ekspedycji przedostali się do Rzymu, gdzie zostali ulokowani w willi, na przedmieściach Rzymu, willa Papa Giulia, no to aktualnie można ją zwiedzać. Również to jest takie miejsce, gdzie ci posłowie zwyczajowo byli umieszczani przed właśnie tą uroczystą entratą. Oni tam przybyli odpowiednio wcześniej i dopiero będąc tam na miejscu rozpoczęli przygotowywanie całej tej wspaniałej imprezy, mając do pomocy bardzo licznych i sowicie opłacanych pomocników rekrutowanych z grona rzymskich artystów. Tak więc ten orszak jest konceptem Ossolińskiego. A wykonanie, no taka współpraca polsko-włoska, można powiedzieć. I tutaj nawiasem mówiąc jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć, mianowicie było zwyczajem, że te orszaki przywdziewały taki strój lokalny, że raczej specyfika regionalna przybyszy nie była szczególnie eksponowana. I autorską koncepcją Jerzego Ossolińskiego było właśnie to, żeby zadziałać zupełnie wbrew temu zwyczajowi i dla odmiany podkreślić wręcz do bólu ten orientalizm. Tutaj łatwo zauważyć, że przecież ten orszak jest solidnie przesadzony. No w Rzeczypospolitej rzadko raczej wielbłądów używano. Przynajmniej ja o tym nie wiem. No ale efekt myślę został odpowiednio osiągnięty przez to. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. A czy Jerzy Ossoliński jako pierwszy wpadł na pomysł, żeby gubić złote podkowy w Rzymie? Tak, kroniki milczą o wcześniejszych zgubionych złotych podkowach, a jeżeli o czymś takim kroniki milczą, to myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że to nie miało miejsca. Ile tam mogło być? Setki, tysiące? Pytanie o to, ile osób liczył taki orszak. To można właściwie szacunkowo policzyć. Jeżeli chodzi o udział Polaków, no to około 120 osób, ale w samym orszaku brali udział też miejscowi. Także to jest właśnie ta grupa ludzi, których Della Bella w swojej kompozycji sprytnie schował za tym drzewem, że to nie była jakby najważniejsza część tego orszaku, bo miejscowi w tych swoich nudnych europejskich strojach to tam niekoniecznie, ale ich było naprawdę dużo, tak więc ten orszak liczył na pewno ponad 1000 osób spokojnie. Do niego też się dołączali miejscowi, którzy szli sobie po prostu za nim. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, przypomniałem sobie a propos orszaków i formowania go, bo był jeszcze jeden orszak w dniu tego konsystorza publicznego, spotkania z papieżem. Orszak uformował się przed pałacem pana posła i miał przeszedł jedynie do Pałacu Watykańskiego. I ciekawostką jest, że ten orszak, oczywiście również wspaniały, akurat jego przedstawień artystycznych nie posiadamy, wyruszył z godzinnym opóźnieniem. Opóźnienie wzięło się stąd, że po prostu zaproszeni uczestnicy z Hiszpanii, z Francji, oczywiście z drodze pokusili się o to, kto ma iść pierwszy w tym orszaku. No na szczęście tym razem do bijatyki nie doszło, ale musiał interweniować wysłannik papieski, który był specjalistą od ceremoniału i tam jakoś rozstrzygnąć, kto w jakiej kolejności ma iść. Ale to nie tylko Polacy szli, również miejscowych
a przynajmniej członków miejscowych ambasad też było dużo, więc to naprawdę liczny orszak był. Czy państwo być może mają jeszcze pytania? Jeszcze pytanie? Nie ma pytań z internetu. No cóż, to jeszcze raz państwu bardzo dziękuję. Zachęcam do uczestniczenia w naszych wydarzeniach. Ten rok obfituje w wydarzenia. To jest nasz rok jubileuszowy, więc świętujemy. 8 marca rusza nasza wystawa jubileuszowa tutaj w gmachu Ossolineum i część z wykładów w naszym cyklu będzie dotyczyć obiektów prezentowanych na tej wystawie. Tak więc takie nazwiska jak Dürer, takie nazwiska jak Rembrandt. Myślę, że nie muszę dodatkowo reklamować. Zachęcam do wizyty, do oglądania tych dzieł i słuchania tego, co mamy o nich do powiedzenia. Dziękuję bardzo.